Szlak Kopernikowski został ustanowiony z inicjatywy marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Słowackiego razem z marszałkami województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego w zeszłym roku i został powierzony do wykonania takiej najmłodszej instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego, to jest Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa, którego pan dyrektor Marek Rubinkowicz jest razem z nami. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa opracowało przebieg tego szlaku w porozumieniu ze wszystkimi miastami leżącymi czy zainteresowanymi oraz związanymi z życiem Mikołaja Kopernika, w tym między innymi z Grudziądzem. I to, że dzisiaj otwieramy tę wystawę oraz inaugurujemy premierowo przewodnik po szlaku kopernikowskim w województwie kujawsko-pomorskim, to nie przypadek, dlatego właśnie, że dzisiaj przypada 501. rocznica wygłoszenia w tym miejscu, prawdopodobnie na rynku, traktatu o szacunku monety przez Mikołaja Kopernika. Oddam głos w tym momencie dyrektorowi Centrum Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, panu doktorowi Markowi Rubinkowiczowi. Proszę kilka słów o wystawie i o szlaku. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, kilka słów to będzie trudno powiedzieć o tak znamienitej postaci, jaką był Mikołaj Kopernik. Natomiast mówiąc o samym szlaku kopernikowskim, ja zawsze mówię bardziej kopernikańskim, dlatego że na terenie naszego województwa pobyt Mikołaja Kopernika, który trwał kilkanaście zaledwie lat, związany był jego z młodością, a lata najbardziej kreatywne i twórcze to był obszar między innymi właśnie województwa dzisiejszego warmińsko-mazurskiego i w znacznie mniejszym stopniu pomorskiego. Natomiast korzystając z dziedzictwa Mikołaja Kopernika, pamiętajmy, że mówimy o tym, co przyniosło nam samo obcowanie z ideą i z dorobkiem Mikołaja Kopernika. Właśnie człowieka o bardzo różnorodnych zainteresowaniach, człowieka, który potrafił właściwie zajmować się i astronomią, i medycyną, i farmacją, ale także potrafił mówić chociażby o pieniądzu. I dziś ta nasza wizyta u państwa z wystawą, gdzie tak de facto inaugurujemy dzisiaj szlak kopernikowski na terenie województwa od Grudziądza. A dzień dzisiejszy to nie tylko ten piękny dzień pierwszego dnia wiosny, ale przede wszystkim to, o czym już dzisiaj powiedziano parokrotnie, 501. rocznicy wygłoszenia przez Kopernika traktatu o monecie. A mam nadzieję, że to przesłanie kopernikowskie o dobrym pieniądzu, o dobrej monecie, o tym, ażeby ten gorszy pieniądz nie wypierał tego lepszego pieniądza, niech będzie też przesłaniem dzisiejszym dla nas wszystkich, dlatego że żywotnie tym jesteśmy wszyscy zainteresowani. Tu państwo mogą obejrzeć główne punkty związane z całym szlakiem kopernikowskim na terenie województwa i proszę państwa, to co nam przyświecało w tym momencie, tworząc tę ustawę, to fakt, że my mówimy o miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, w których wiemy, że na pewno bywał Mikołaj Kopernik, ale w wielu miejscach i właściwie w większości przypadków są to miejsca, które związane są z pewnymi ideami związanymi z czasami Mikołaja Kopernika. Bo to jest też ważne, ażeby tą ideę kopernikowską czy kopernikańską promować na wszelakie sposoby, między innymi pokazując to, co wiąże się z myślą, z historią, z tradycją i z całą spuścizną po Mikołaju Koperniku. I na wstępie dziękuję państwu serdecznie, tu jak mówię przewodnik autorstwa naszych kolegów, którzy gdzieś tu są, właśnie między innymi pan doktor Krajniak, pan właśnie następny, który robi zdjęcia w tej chwili, też pan, kolejny pan doktor i już OMC doktor, który gdzieś się tutaj kręci właśnie w tym momencie. Także są to nasi pracownicy, którzy jeszcze państwo swoim wysiłkiem stworzyli tę wystawę. W krótkim czasie, w najbliższym czasie proponuję kolejną naszą wystawę, która dziś jeszcze stoi przed rektoratem i towarzyszyła Światowemu Kongresowi kopernikańskiemu, a wiąże się w ogóle z wizerunkami Kopernika i z wynikami badań. Także pani prezydent, panie pośle, macie państwo tę wystawę do dyspozycji również. Są to wszystko wystawy, które są pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, o czym należy powiedzieć, bo wielkim orędownikiem idei myśli Kopernika jest pan marszałek Piotr Słowacki, który także między innymi tutaj zainspirował nas do pewnych działań, którego efekty państwo widzą. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękujemy. Panie dyrektorze, poproszę o zabranie głosu panią wiceprezydent Różę Lewandowską.
Państwo. Dla Grudziądza to zaszczyt, że właśnie w Grudziądzu dzisiaj jest otwarcie wystawy Szlaki Mikołaja Kopernika. Grudziądz jest znany jako miasto związane z Mikołajem Kopernikiem jako ekonomistą. Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni. Przypomnę, że w 2022 roku uchwałą Rady Miasta rok 2022 był rokiem Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. W tym roku uchwałą Senatu RP ogłoszono rokiem Mikołaja Kopernika w naszym kraju. To ważne wydarzenie. A ważniejsze jest to, że właśnie dzisiaj w Grudziądzu, w rocznicę odczytu traktatu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, akurat 21 kwietnia, 501 lat temu, jest marca, zostanie otwarta dzisiaj wystawa związana ze szlakiem Mikołaja Kopernika. Jesteśmy dumni, że w Grudziądzu celebrujemy Mikołaja Kopernika. Co roku spotykamy się na Placu Miłośników Mikołaja Kopernika 21 marca. Mamy też w Grudziądzu szkoły, placówki oświatowe imieniu Mikołaja Kopernika. Mamy obserwatorium i prężnie działa Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Dlatego też Grudziądz właśnie z tego tytułu jest dumny i cieszymy się, że ta wystawa wkrótce będzie w Grudziądzu wykonanie otwarcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych przewodnikiem serdecznie zapraszam. Od dzisiaj są dostępne nieodpłatnie w informacji turystycznej na grudziąckim rynku. A teraz poproszę Panią Prezydent, Pana Dyrektora oraz Pana Posła o uroczyste otwarcie wystawy. Zachowam na pamiątkę, tak to jest. Pierwsze miejsce. Brawo. Tak jest. Już Kopernik też jest. Tak, tak.